Kosze na śmieci potrafią być ciekawsze niż wam się wydaje. No cóż, jak do niektórych normalnie nie dociera, że nie wolno śmiecić, trzeba ich podchodzić w różny sposób. Normalnie jak z dziećmi. Witam was w ten piękny dzień. Dzień dobry, dzieci. Śmieci. I zapraszam na listę 10 najbardziej kreatywnych koszy na śmieci. A partnerem odcinka jest platforma Odoo. Jak wspominałem ostatnio, Odoo to o wiele więcej niż kreator do tworzenia stron internetowych czy sklepów e-commerce. To kompleksowe narzędzie biznesowe, które oferuje wiele więcej aplikacji pomagających w prowadzeniu firmy. Między innymi fakturowanie, księgowość, czat na żywo do kontaktu z klientami. A może myśleliście o wynajmowaniu sprzętu, którym dysponujecie, albo umawianiu wizyt? Odoo umożliwia rezerwację przedmiotów i terminów przez stronę internetową, a wam łatwe zarządzanie tymi rezerwacjami. Nie lubicie bawić się w marketing? Odoo pomoże wam to ogarnąć dzięki aplikacjom do marketingu poprzez e-mail, SMS czy planowanie postów w social mediach. Cały pakiet aplikacji kosztuje jedynie kilkanaście euro miesięcznie, a je wszystkie możecie zintegrować ze swoją bezpłatną stroną lub sklepem e-commerce. Przypomnijmy, stworzenie i utrzymanie strony internetowej i sklepu są dożywotnio darmowe, tak samo jak wsparcie techniczne oraz hosting. Odoo odpowiada na potrzeby małej firmy i dużego biznesu. Przekonajcie się sami, jak łatwo i szybko możecie rozwijać swoją firmę, korzystając z linka w opisie pod tym filmem. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka, numer 10. Jeśli też macie w zwyczaju upychać śmieci w koszu butem, tym samym dając sobie kilka dodatkowych dni na ich wyrzucenie, z pewnością spodoba się wam kosz na śmieci zaprojektowany w 2009 roku przez grupę Japończyków. Tak zwany kosz Armstronga, nazwany ironicznie na cześć pierwszego człowieka na Księżycu, umożliwia wam ugniatanie śmieci bez potrzeby wkładania do nich stopy. Tak jak pierwszy krok Armstronga na Księżycu, kosz Armstronga miałby być pierwszym krokiem dla środowiska naturalnego Ziemi, dzięki zmniejszeniu objętości śmieci zajmujących miejsce na planecie. Nawet odcisk stopy na pokrywie wzorowany jest na śladzie podeszwy astronauty. Numer 9. Genialny kosz na śmieci do biura inspirowany foremkami na babeczki. Zaprezentowany przez trójkę Włochów na wystawie w Mediolanie w 2009 roku, składa się z 50 prisowanych papierowych jednorazowych worków, które po zapełnieniu zwyczajnie wyciągacie i wyrzucacie do niebieskiego kontenera. Oczywiście ma to sens tylko wtedy, jeśli rzeczywiście do swojego kosza na papier wyrzucacie tylko papier, co wszyscy dobrze wiemy, że nigdy nie miało miejsca. Numer 8. Nie bez powodu w Singapurze guma do rzucia jest nielegalna. Zabroniona jest zarówno jej sprzedaż, jak i samo rzucie, które karane jest grzywną w wysokości 500 dolarów singapurskich. Usuwanie gum do rzucia bezmyślnie wypluwanych na ulicę kosztuje największe miasta na świecie miliony dolarów rocznie. Brytyjskie dzieło, zwane Gumdrop, to nie tylko pierwszy na świecie kosz zaprojektowany specjalnie z myślą o wyrzutych gumach do rzucia, ale również wykonany z gum do rzucia. Mało tego, zebrane za jego pomocą gumy są następnie recyklowane na kolejne produkty, takie jak kubki na kawę, kalosze, trampki, ołówki czy kostki do gitary. Kosze wyglądają niezwykle estetycznie i zajmują niewiele miejsca. Numer 7. Jeszcze a propos gum do rzucia, londyńska organizacja Hubbub, chcąc uświadomić ludzi, jak dużo gumy wypluwane jest rocznie na ulicę oraz ile to kosztuje, porozwieszała na ogrodzeniach w mieście olbrzymie plansze, służące trochę jako kosze na śmieci, trochę jako kolorowanki czy łączenie kropek. Na każdej z nich znajdowała się zagadka oraz zachęta, aby przykleić swoją gumę w odpowiednie miejsce, aby w ten sposób ujawnić odpowiedź. Numer 6. Władze miasta Chicago zorganizowały konkurs na najciekawsze inicjatywy ekologiczne. Jedną z prac były specjalne, inspirowane ufolutkami nakładki na kosze na śmieci, m.in. z otworami na gazety. W ten sposób, zamiast wyrzucać przeczytaną gazetę do kosza, mogliście dać jej drugie życie i zostawić ją dla kogoś innego, komu na przykład rozładował się telefon. Bo nie ma chyba nic gorszego niż podróż autobusem czy pociągiem z pustymi rękoma. Numer 5. W czerwcu zeszłego roku w szwedzkim mieście Malmo zaprezentowano nietypowe gadające kosze na śmieci. Ale nie tak jak myślicie. Zamiast zwykłego dzień dobry, do widzenia, kosze jęczały i chciały więcej. Według pomysłodawców tak zwana brudna gadka w wykonaniu koszy miała skłonić ludzi do mówienia o faktycznie najbrudniejszej rzeczy, jaka ma miejsce w mieście, a mianowicie zaśmiecaniu. Numer 4. Kolejny genialny produkt z Wielkiej Brytanii, czyli Ballot Bin. W wolnym tłumaczeniu kosz do głosowania. Kosz, który umożliwia wam opowiedzenie się po jakiejś stronie, wyrzucając śmieci po odpowiedniej stronie. Na przykład ten kosz w Manchesterze zachęcał ludzi do nieśmiecenia, oferując im oddanie głosu na Barbie lub Oppenheimera. Chciałbym zobaczyć coś podobnego w Warszawie. Tylko żeby jedną z opcji była Konfederacja. Dzieciaki w mgnieniu oka wysprzątałyby całą Warszawę, byle tylko oddać głos na swojego guru. Numer 3. W 2009 roku w Sztokholmie zainstalowano kosz na szkło inspirowany automatami z grami. Pojemnik wyposażony był w 6 otworów z lampkami oraz wyświetlacz liczący punkty. Punkty mogliście zdobywać, wrzucając w określonym czasie jak najwięcej butelek lub słoików do otworów, nad którymi w danym momencie paliła się lampka. Przez jeden tylko wieczór interaktywny kosz został użyty przez prawie setkę ludzi. Numer 2.
W 2014 roku turecka firma Pugeton zainstalowała w Istanbule specjalny kosz, maszynę na plastikowe butelki, z której korzyści były dwojakie. Po pierwsze, zachęcała ona do recyklingu, a po drugie, i najważniejsze, każda wrzucona do niej butelka wydawała porcję karmy dla bezdomnych psów i kotów, których szacuje się żyło wtedy w mieście ponad 100 tysięcy. Numer 1. Władze pewnego filipińskiego miasta, chcąc zachęcić ludzi do segregowania śmieci, kosze na papier, plastik i aluminiowe puszki zamontowały niczym kosze do koszykówki. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Koszykówkę na Filipinach kochają dosłownie wszyscy. Jakiś czas temu na podobny pomysł wpadł Adidas, który między innymi przed jednym ze swoich sklepów w Paryżu kosz na śmieci zamontował na słupie 3 metry nad ziemią. W tym przypadku nie była to jednak zachęta do nieśmiecenia, a promocja nowych butów do koszykówki. Co ciekawe, wcale nie trzeba wspinać się nigdzie z koszami, aby zwrócić uwagę fanów koszykówki. Czasem wystarczy namalować kilka linii na chodniku, jak miało to miejsce na przykład w Amsterdamie. Okej, i tym koszykarskim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych filmach na kanale. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie wszystkie nowe odcinki dzielę na 10. Cześć!